Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Lecimy sobie dzisiaj na sanoczkę. Ostatnio w krzakach dostaliśmy niemiłego heada. Zobaczymy jak będzie teraz. Ogólnie ciężko mi tą gierkę wygrać. Pisaliście w komentarzach, że jest bardzo dużo cheaterów w PUBG, żebym na to uważał. No i ci goście strzelają dobrze, ale czy to są cheaterzy, czy dobrzy strzelcy? Trudno rozkminić. Mi na ten moment, bo nie gram w tą grę aż tak dużo, żeby stwierdzić od razu, czy ktoś cheatuje. Ale podobno dużo jest sytuacji takich, że są strzały centralnie przez ścianę, czy jakieś skany się dostaje w ogóle dziwne w tej grze. Gdzie w PUBG, z tego co wiem, skanowania nie było. Więc no, ciekawe to jest opinia, ale dobra, mam jednego gościa na blisko tutaj w domku, otwieramy to. To szybszy, dobra, byłem szybszy w tej sytuacji. Gość dostał banie na łeb. Kurczę, ale w takich sytuacjach powiem wam, że mi się tekstury jeszcze doczytują, no. A tu już trzeba było się strzelać. Jeden gość na koncie, nie wiem czy to dzisiaj skończy się na jednym meczu, czy na wielu meczach, gdzie będziemy sobie taką sklejkę flagową po prostu robić. Bo dzisiaj mam już dużo czasu, dzisiaj mam taki dzień nagrywkowy, to się mogę trochę pobawić. Dzisiaj mnie nic ludzie nie goni, więc dzisiaj się możemy troszkę tutaj w te nagryweczki pobawić. Dobra, to wyrzucamy, dzisiaj mam taki dzień nagrywek czysty. I sobie trochę tych materiałów chcę... O, panie, zapakował mi, przygotować. Ale lipa. Dobra, leży drugi gość. Tutaj musiałem zagrać mądrze, musiałem się skupić dosyć mocno na tego typa, ale mieliśmy Wektora. Wektor jest taką bronią, że nią może naprawdę zaorać. Gość miał pompę. Gdyby tą pompą wjechał i pierwszy strzelił, to czuję, że byłby też fiką. Ale udało mi się go wyciągnąć, więc dwa fragi na starcie. Fajnie, ten sanoczek się nam zaczyna. Powiem wam, że tutaj no... jest jazda. Nie mieliśmy kasku, gdyś miał... auga M24, mi z M24 chciał załadować, a nie z tego. Nie z... Kurczę, co mi się mózg zablokował. Z M24 chciał mi załadować, a nie z pompy. Myślałem, że to jest pompa jakaś tutaj. Dobra, mamy to, ammo mi starczy, jakiś lepszy celownik by się przydał. Byłoby wtedy spoko, ale dobra, nie jest i tak źle, nie jest i tak źle na to, co się aktualnie tutaj wydarzyło. Dobra, powiększony magazynek biorę, plecak dwójkę biorę, oczywiście takie rzeczy nie pomijamy. Patelnia, bandaż, wszystko wpada nam na konto, do tego chwyt przedni i parę sztuk amunicji, kolimator. Amunicji takiej już nie potrzebuję, dobra, mamy wszystko, mamy w teorii wszystko. Brakuje mi to jeszcze tylko i wyłącznie jakiegoś takiego konkretnego celownika, ale sobie za chwilę go pewnie namierzymy. Kompensator do auga biorę. Tym augiem trzeba się nauczyć grać, bo ta aug nie jest złą bronią i z tego naprawdę można fajnie gościa szybko złożyć dosyć. Tylko no brakuje jeszcze umiejętności. Poślizgówka czerwona, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę. Mnie interesuje teraz tylko i wyłącznie scopik. Dobra, z 30 mu jeszcze wezmę. Scopik, ale czonko też mogę podnieść, więcej mi tutaj tego nie trzeba. Kurczę, muszę co inaczej pokładać rzeczy na biurku, bo mi się biurka, ta myszka na tym blokuje. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, co mieliśmy tutaj wyczyścić, to wyczyściliśmy. Strefę cały czas mamy, tam sobie będziemy później śmigać. Taki środeczek, to sobie na szybko już punkt orientacyjny zaznaczę. Tutaj co mamy? Kolbę, tutaj mamy M79. Skopa, dwójkę, no tego auga może, chociaż nie, dobra. Trójeczka tutaj. Albo weźmy, zaryzykujmy. Też pytaliście się mnie o ustawienia. Widziałem komentarze, o to jest lepszy scopik. Widziałem komentarze właśnie, że czy mogę pokazać ustawienia moje graficzne. Co jakiś czas wam pokazuję, więc dzisiaj też wam pokażę ustawienia, grafika, mniej więcej u mnie to tak wygląda. W zaawansowanych wygląda to tak. Ja dosyć często te ustawienia sobie zmieniam. O Jezu, katar mam i ten. I mnie teraz tak, wiecie, przymieliło. Ja często sobie te ustawienia zmieniam i różnie tutaj przestawiam je, ale aktualnie wygląda to w taki sposób. Więc śmiało, śmiało, jak ktoś jest zainteresowany, to może wbijać. A jeszcze wam pokażę czułość myszy, więc wygląda to tak. I coś tu jeszcze jest? Nie wiem. Ale macie wszystko pokazane. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi ustawieniami, no to tak to mniej więcej wygląda. Dobra, idziemy tutaj sobie teraz. Tam leci samolot ze zrzutem. No, mógłby dropnąć jakieś trójeczki. Chociaż ostatnio mieliśmy trójki, nie? Kilka razy. Jakoś tak się ułożyło, że nam się trafiły. Ciekawym podejściem w tym momencie dla nas to będzie podejście pod bootcamp oczywiście. I tam może kogoś wyciągniemy, bo to jest taka miejscowa, w której się często tych ludzi wyciąga. O kurczę, ja zestawu żadnego nie mam.
Bawię się, otwieram, a zestawu żadnego nie ma, więc no, coś by się tutaj nam zdało przyhaczyć w razie szybkiego leczenia. Czapa, to sobie wezmę. A jest zestawik jeden, dobra. Przyda się, przyda się. Nie mówię, że nie, ale takie zestawy są zawsze, zawsze spoko. Dobra, bootcampik, bootcampik, ludzie, miejscowa nasza, miejscowa, mam nadzieję, że dosyć luźno do wyczyszczenia, że tam sobie zaoramy delikatnie tych ziomeczków. Zaczyna, podchodzimy pod bootcamp, pierwsze strzały już słychać, pierwsi zawodnicy gdzieś tutaj na froncie są. Więc warto by było tutaj przymierzyć i kogoś sprzątnąć zaraz, tam czysto, tam czysto, tam czysto, tutaj czysto. Kurczę, ale to będzie head zaraz. Na razie jeszcze nie widzę, ale czuję, że zaraz trzeba będzie przymierzyć jakiegoś... O, jest gość. Pyk. No dobra. No dobra, mówiłem, że zaraz będzie head. No i siadło, prosto w głowę, ludzie. Prosto w głowę, szybki zoomik. Pięknie, pięknie, takie strzały mogą częściej wchodzić. Mówiłem, że na bootcampie wyczyścimy. I na bootcampie uda nam się coś tutaj ustrzelić, no i się udało. No i się udało, naprawdę solidny strzał. Takie strzały mało kiedy wchodzą. Jeżeli chodzi o PUBG, jeżeli gość były też na pełnych kewach, no to naprawdę ludzie... Łeb konkretny. Łeb konkretny. I takie fragi mało kiedy się zdobywa. Ja tak na daleko też nie strzelam, zawsze mówię, a kurczę, na daleko gość biegnie, nie ma co strzelać, bo tylko się spalę z miejscową. No ale jak widzicie, no czasami to potrafi wejść, nie? No czasami naprawdę potrafi to wejść. I często, na przykład po takich strzałach się mówi, o, cheater. No i widzicie. A to nie chodzi o to, że cheater, tylko to jest na przykład lucky shot. To jest kolejny gość w domku. A, ale go przyczaiłem też tak całkowicie przypadkowo, powiem wam szczerze. Na coś na dupcza, ale tamto mnie nie interesuje, bo fajnie było tutaj sobie te zioma wyciągnąć. Ale zeszło. No teraz, teraz ludzie zeszło. A była okazja ustrzelania drugiej główeczki. Wiem, że ten domek mam już na horyzoncie. O, jest seria. Poszła seria, więc tutaj zaraz będzie fikał jakiś. Ja tutaj się muszę na chwilę schować, dlatego że czerwona strefa idzie. Więc nie mogę za bardzo pod nią się ustawiać, ale wiem, że jest lipa. Mamy plecy. Dobra, kolejna głowa ustrzelona, czwarty frag na koncie. Ale jak się czaił tam w ogóle typ, nie? Widzieliście? Ledwo co było widać przy tej skałce. To jest jakiś strzał, gdzie gość się sprzedał z nimfem. Strzelił bez sensu. Jakąś taką syryjką. I później jesteś w sytuacji, gdzie musisz się challenge'ować już. I tak naprawdę, możesz spaść? Bez ucieczki, nie? Nie wiem, czy on do końca był świadomy tego, że ja go widzę tam gdzieś w tych okolicach. Jakoś jak bez sensu te strzały były oddawane. No ale dobra, mamy czwartego fraga na koncie. Więc spoko, miała być sklejka fragów, tak się dzisiaj szykowałem na taką sklejeczkę fragową. Ale widzę, że nam się dobry mecz naprawdę tutaj przeszykował. Naprawdę mamy dobry meczor. Gdzie tych gości sobie troszkę wyciągamy tutaj, nie? Te fragi wpadają. Tak dosyć aktywnie. Fajnie było taki mecz wygrać jeszcze też w ogóle, nie? Gdybyśmy to dowieźli. No jest tam ziomo. O. On się wystawi do tego okna. No ja to chcę fraga. Ja tu widzę fraga w tym miejscu. Ja mu nie odpuszczę tego, tylko może do zrzutu pobiec. Patrzcie. Jakiś tłumik do nas strzela. Dobra. Jest kolejna głowa. Jest kolejna głowa, ale... O kurczę. O kurczę, teraz ja dostałem w łeb. Ja teraz wyrywałem łeb dosyć potężny. Fartem przeżyłem po prostu, bo daleko stałem strasznie. Ale miałem 0 HP. Ten na tłumiku mnie cały czas bije, to jest jeszcze inny gość. No tego złożyliśmy sobie, ale... Wiem, że to jest jeszcze jeden koleś, który naprawdę ładnie snajpi. Dlatego sobie dołem przejdę, pasuje kask podmienić, Tutaj na pewno, kamizelka jeszcze jest spoko, nie? Ale kask jest do podmiany, bo ten kask już się do niczego nie nadaje.
po tym headzie, co dostałem. Ej, ale dzisiaj te głowy wchodzą z tego N24. Kurczę, co nie strzelę, to łeb spada. Złoto jakieś. Takie czyściutkie te banie są. Mamy też na blisko wektora jakiegoś. Już kasku nie mamy. Aha. No i ciężko. Ciężko, ludzie. HP zabrakło. Zabrakło HP, dostaliśmy tą głowę z daleka. Mecz może dzisiaj krótszy. Mecz może dzisiaj krótszy, ale to był naprawdę dobry mecz, bo tutaj no, pofragowaliśmy, głowy porozdawaliśmy. Ten gość też był do kropnięcia, gdyby miał większą liczbę życia. Gdyby miał więcej HP, to moglibyśmy tutaj go może trzasnąć, no ale niestety nie pykło do końca, więc no, jest jak jest. 500 obrażeń, 5 zabójstw, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć.